Istotnym dla znaczenia cyberprzestępczości, a także cyberbezpieczeństwa jest kwestia ochrony naszych danych osobowych. Kwestia ta związana jest z istotnym aspektem bezpieczeństwa haseł. Właściwe hasło to takie hasło, które nie składa się z ciągu tych samych cyfr bądź liter, a także następujących po sobie kolejno cyfr bądź liter alfabetu. Istotnym zjawiskiem z punktu bezpieczeństwa naszych danych wyłudzanych poprzez łamanie haseł i zabezpieczeń w witrynach internetowych jest niepowtarzalność haseł. Jeżeli kilkukrotnie wykorzystamy to samo hasło, na przykład na portalu społecznościowym, w bankowości elektronicznej czy w poczcie internetowej, wówczas narazimy się potrójnie na to samo niebezpieczeństwo. Przestępca, który pozyska hasło, na przykład do portalu społecznościowego, wykorzystując je w przypadku, kiedy ono będzie takie samo w bankowości internetowej, wówczas będzie mógł w skrajnych przypadkach wziąć kredyt bądź wykonać przelew z naszego konta internetowego. Dlatego niezwykle ważnym i istotnym z perspektywy naszego bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa naszych danych osobowych, jest niepowtarzalność haseł. Być może to dla nas będzie o wiele trudniejsze, aby budować różne hasła, jednakże to, abyśmy byli bezpieczni, jest zdecydowanie ważniejsze. Istotnym niebezpiecznym zjawiskiem dla bezpieczeństwa naszych danych osobowych, danych niejawnych, w tym także kont internetowych, są specjalne oprogramowania instalowane często przypadkowo na naszych urządzeniach. Polegają one na zapisywaniu haseł i wszystkich innych wyrazów, fraz wpisywanych w klawiaturze naszego komputera, w tym programie, które to są wysyłane do cyberprzestępców. Wydaje się, że nie mamy możliwości temu przeciwdziałać, gdyż nawet najlepsze hasło w sposób bardzo łatwy zostanie ujawnione cyberprzestępcy. Nic bardziej mylnego. Aktualizując oprogramowania komputerowe, a także korzystając z legalnych oprogramowań, w sposób znaczny minimalizujemy, a także neutralizujemy ewentualne negatywne skutki tego zjawiska. Ponadto warto zauważyć, iż niezwykle ważnym i istotnym jest obecność i zainstalowanie na naszym komputerze programu antywirusowego, który w tym przypadku może dać gwarancję naszego bezpieczeństwa w sieci. Pamiętajmy o tym, aby być bezpiecznymi w sieci.